Po raz kolejny rok dobiega końca, a my stajemy z jednej strony przed podsumowaniem naszych dotychczasowych osiągnięć, z drugiej przed postanowieniami noworocznymi, które zdecydowana większość z nas podejmuje po to, aby ich nie dotrzymać. Jak to się dzieje, że znakomita większość z nas składa sobie samemu postanowienia noworoczne, a jak pokazują badania, 92% Polaków ich nie dotrzymuje? Czy istnieją jakieś sprawdzone sposoby na to, aby dotrzymać obietnicy i zrealizować swoje marzenia? Wszystko to i wiele, wiele więcej w dzisiejszym wideo. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Wiecie, śmiesznym jest to, że ludzie składający sobie postanowienia noworoczne w swojej naiwności myślą, że po przekroczeniu określonej daty rozpoczną zmianę swojego życia. Pierwszy dzień nowego roku jest dla wielu wyznacznikiem startu i rozpoczęcia nowej drogi. Nie wiem, ile w tym wszystkim jest magii, a ile zaklinania rzeczywistości, ale prawda jest taka, że zmiany w swoim życiu można zacząć od tej minuty i nie potrzeba czekać na właściwy dzień, aby rozpocząć zmianę. Zresztą, czy pierwszy dzień nowego roku jest naprawdę odpowiednim dniem? Większość z nas w tym dniu ma za sobą nieprzespaną noc i procenty, które jeszcze z co niektórych nie wyparowały. Dodatkowo mamy środek zimy, a najpopularniejszym postanowieniem noworocznym jest zbicie zbędnych kilogramów. Siłownia zamknięta, za oknem zimno, dzień jest krótki. Jednym słowem, początek nowego roku jest najgorszym momentem do rozpoczęcia zmian. I owszem, to może kogoś napędzać i dawać mu dodatkową motywację. Prawda jest jednak taka, że większość ludzi, która wybierze się na spacer czy bieg po nową sylwetkę, wróci z tej wyprawy zmarznięta, zdyszana i pełna wątpliwości w sens postanowień noworocznych. Jeżeli do tego dodamy zakwasy, które czekają adeptów zmiany swojego życia na dzień po forsownym treningu, nie ma się co dziwić, że znakomita większość osób wymięka po 2 tygodniach od rozpoczęcia zmian. Jaki jest więc sposób na to, aby obronić się przed tego typu sytuacją? Po pierwsze, najlepiej rozpocząć zmiany od małych kroków. Jeżeli masz nadwagę i chcesz schudnąć, to nie zaczynaj od biegu na 5 km, a od 10-minutowego spaceru. Technika małych kroków nie zniechęci cię do działania i będzie dawać ci motywację do wyrobienia sobie nawyku stałej aktywności fizycznej. Bo tutaj nie chodzi o to, aby w tydzień zrzucić 5 kg, ale o to, aby wyrobić sobie właściwe nawyki, które będą dodawać ci sił w dążeniu do celu, a nie na odwrót. Wiele osób podchodzi również do tematu postanowień noworocznych w niewłaściwy sposób. Ktoś bowiem postanawia sobie, że na przykład zrzuci 10 kg. I wiecie co? Udaje mu się to. Problem jest jednak taki, że zaraz po osiągnięciu celu wraca do starych nawyków żywieniowych, porzuca aktywność fizyczną i kończy z efektem jojo i jeszcze gorszym stanem emocjonalnym. Nie możecie więc myśleć w tego typu kategoriach: schudnę i koniec. Tutaj potrzeba czegoś więcej. Oprócz celu, do którego zmierzacie, musicie mieć jeszcze drugi cel, od którego uciekacie. Przykład: chcę schudnąć 10 kg i utrzymać masę ciała na tym właśnie poziomie. Albo zrzucę 10 kg i nigdy więcej nie wrócę do starej wagi. To jest dobrze postawiony cel. Taki, który tak na dobrą sprawę nigdy się nie kończy i motywuje nas do ciągłego działania. Drugą ważną kwestią jest czasowość. Po jakiego grzyba czekasz na nowy rok? Dlaczego nie możesz zacząć zmian już teraz? Co cię powstrzymuje? Jakie zgrabne wymówki wymyśli twój umysł, aby odwlec w czasie to, kim chcesz się stać? Po co czekać? Ja kiedy postanowiłem, że schudnę, nie czekałem na początek roku, tylko w ten sam dzień, 5 października, rozpocząłem zmiany, by po 2 miesiącach ważyć 11 kg mniej. Odwlekanie to oszukiwanie samego siebie. Jeżeli chcesz zmian w swoim życiu i pragniesz ich bardzo mocno, to po co czekać? Już teraz rozpocznij swój bieg w kierunku nowej, lepszej, zdrowszej, silniejszej, bogatszej wersji samego siebie. Nie widzę argumentu, który byłby logicznym, aby czekać chociaż minutę na to, aby polepszyć twój stan. Dlatego rozpocznij zmiany już teraz i nie czekaj na cud czy początek nowego roku. Okej, kiedy mamy za sobą już pewne schematy, warto powiedzieć o tym, jak w inny sposób można wzmocnić szansę na to, że nasze postanowienia noworoczne zostaną przez nas osiągnięte. Kwestią bardzo ważną jest to, aby postanowienia noworoczne zapisać na kartce i przykleić ją sobie w widocznym miejscu, aby móc na nią codziennie patrzeć. Ludzie są zapominalscy i jeżeli codziennie nie przypomni im się,
najważniejszej sprawy, za jaką walczą, zapomną o niej bardzo szybko. W związku z powyższym musicie wziąć kartkę i zapisać wszystko, co chcecie osiągnąć w danym okresie czasu, a następnie przykleić ją w miejscu, gdzie codziennie będziecie ją widzieć. Może być to lustro w łazience, może być to biurko w pracy. Grunt to widzieć listę swoich zadań codziennie, tak aby pamiętać, o co walczymy i dlaczego walczymy. Codzienne przypominanie sobie swoich celów jest bardzo ważnym elementem na drodze do ich realizacji. Kolejną sprawą jest to, aby wasze postanowienia noworoczne były konkretne i mierzalne. Nie możecie napisać sobie, że na przykład chcę w 2023 roku schudnąć. Ile chcesz schudnąć? Kilogram? 10? 50 kilogramów? Musisz dokładnie napisać, jaka waga cię interesuje. Tylko wtedy będziesz wiedział, ile brakuje ci do osiągnięcia twojego celu i czy udało ci się go zrealizować. Musicie być konkretni w tym, co postanawiacie, ponieważ kiedy postawicie niesprecyzowane zadania przed sobą, nie będziecie mogli skupić się na nich w konkretny sposób. Jeżeli postanowisz sobie, że w 2023 roku chcesz odłożyć pieniądze, to napisz dokładnie, ile chcesz odłożyć, i tak dalej, i tak dalej. Znakomita większość celów jest mierzalna, w związku z tym można w łatwy sposób sprecyzować nasze marzenia. Następnym krokiem, który da wam przysłowiowego kopa w tyłek, jest podzielenie się swoimi postanowieniami z bliskimi i rodziną. Jeżeli macie zamiar zmienić coś w swoim życiu, to ta taktyka jest idealna, aby zmotywować was do działania. Im więcej osób dowie się o waszym postanowieniu, tym większy będzie wasz wstyd przed nimi, jeżeli wam się nie uda. Jest więc to bardzo dobra motywacja do podjęcia zmian i ich kontynuacji, kiedy to przyjdzie do was zniechęcenie. Wiedząc, co wasi znajomi o was sobie pomyślą, jeżeli wam się nie uda, będziecie bardziej skorzy do pracy nad samym sobą, niż w przypadku, kiedy o waszych planach nie podzielicie się z nikim. To jednak nie koniec. Możecie pójść jeszcze krok dalej i na przykład założyć się z kimś o pieniądze, że osiągniecie wasz cel, jeżeli to zmotywuje was bardziej niż opinia bliskich wam osób. Pomysłów jest wiele, ale najważniejsze jest to, aby ukręcić sobie mocny bat na samego siebie, który będzie smagał was po tyłku za każdym razem, kiedy zaczniecie wątpić. Kolejną sprawą jest ustalenie, czy naprawdę pragniecie tego, co sobie postanowiliście. Znajdując się w płonącym budynku, każdy gorąco pragnie z niego się wydostać. Takie samo nastawienie powinno przyświecać wam w waszych postanowieniach noworocznych. Musicie być po prostu wkurwieni na stan, w jakim się aktualnie znajdujecie, i nie chcecie w nim pozostać ani minuty dłużej. Im większa wasza złość i frustracja, tym lepiej, ponieważ możecie użyć tych emocji jako paliwa, które będzie was napędzało i dodawało wam sił w chwilach zwątpienia. A uwierzcie mi, te na pewno przyjdą. Zawsze stawiajcie sobie przed oczyma obraz tego, jakim człowiekiem chcecie się stać po osiągnięciu waszych celów. Jak będziecie siebie postrzegać, co będziecie czuli, jak bardzo poprawi się wasze życie. Takie postawienie sprawy na pewno pomoże wam w realizacji waszych postanowień noworocznych i poprawy waszego życia. Na sam koniec chciałbym życzyć wam, aby nadchodzący nowy rok stał się dla was czasem głębokiej zmiany na wszystkich poziomach waszego życia. Głęboko wierzę, że każdy z nas ma odpowiednie predyspozycje do poprawy swojego życia. Trzeba je w sobie po prostu odkryć, postawić sprawy jasno, odciąć się od przeszłości i tego, co było, i zacząć codziennie budować człowieka, którym chcemy się stać. To jedyna droga do szczęścia i spełnionego życia, którego wam z całego serca życzę. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że ten materiał pomoże wam w realizacji waszych postanowień noworocznych. Pod tym wideo możecie zostawić wasze postanowienia noworoczne po to, aby już teraz rozpocząć ich realizację poprzez publiczną deklarację waszych postanowień. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.